Siemaneczko, Aras Life in Poland, witam na moim kanale. Dzisiaj spacerkowo, niedzielnie, rodzinnie wybraliśmy się na działeczkę do siebie. Ładna pogoda jest, także żeby się przejść i zobaczyć, co tu tutaj się dzieje podczas naszej nieobecności, czy nic się nie wydarzyło. Także byliśmy na działce, teraz przechodzimy się, że tak powiem, naokoło, jakby to powiedzieć, lasu, bo mogę wam, że tak powiem, o, fotowoltaika ktoś tu ma, także to, nie tylko my lubimy lasy, jak widać, także okolica samych domków jednorodzinnych, także jakiś tam znajomych, przyjaciół zawsze można zapoznać, oczywiście, jeśli ktoś chce lub prowadzić tryb samotnika. No, także sobie idziemy. Widzicie, tak to wszystko ładnie wygląda. Okolice lasu. My ogólnie będziemy szli tamtędy. Tam i tam do góry jest działka nasza. Także za chwilę będziemy wam relacjonować. A tu sobie się przechodzimy, że tak powiem, wokół. Taki teren jest fajny, spacerkowy. Jak widzicie, stara jakaś bocznica kolejowa w lesie. No bo to gmina Osielsko jest, nie? Także to już jest nie miasto, jest to gmina, dosłownie 5 minut drogi od Bydgoszczy. No, także mamy piękne widoki na przyszłość przy lesie, nie kochanie? O, młodą już wygina na spanie po obiedzie, także chyba drzemka będzie. Dobra, także za chwilę wam zaktualizujemy, jak ta nasza działeczka wygląda w dzień. Także będziecie mieli pełen obraz wielkości tej działki i być może zdradzimy jakieś tam małe szczegóły, gdzie co byśmy chcieli, nie? Ewelinka na środku, tak. Nie? Taki wielki kurna pałac za 2-3 miliony, nie? Letko kochanie, letko, 2-3 bańki w takiej okolicy, kto wie, ale to konkretna chałupa by musiała być. O, patrzcie, tutaj niektórzy już, że tak powiem, wykupili nowe tereny, karcelki chyba po 1000 metrów albo po 1200, to tak wygląda mniej więcej. Także na czas budowy już sobie niektórzy domki kempingowe popostawiali i już sobie, że tak powiem, będą coś tam dubać pomalutku, swoją przyszłość budować. No, także dochodzimy do końca, że tak powiem, i za chwilę sobie tutaj nawroteczkę robimy, bo tu już jest, że tak powiem, tam dalej już jest las, także my sobie zawsze tutaj nawracamy. Tutaj też ktoś teren wykupił dość duży, ogrodził go już panelówkami, ogrodzeniem panelowym, także dość spora posiadłość z kawałkiem tego lasu, nie? Także to należy już do działeczki kogoś. Dość fajna działeczka, nie? Tam aż pod las to wszystko. To wszystko tutaj to jest jedna działka, nie? Może za chwilę podejdziemy bliżej, przybliżę wam. Także niektórzy myślą podobnie o swojej przyszłości, o ciszy, spokoju, z dala od zgiełku miejskiego, żeby po pracy, że tak powiem, się zrelaksować, odpocząć w ciepłym domu, tak? No widzicie, tak to wygląda. I to sobie lasek, że mówię, takie dość sympatyczne, fajne miejsce do spacerowania. Dobra, za chwilę wam aktualizujemy. Nie no kochanie, tu nie będziemy się pchać tam do lasu, to we wakacje tam chodzimy sobie. My teraz sobie nawrócimy i za chwilę wam zaktualizuję drogę na naszą działkę. No i oczywiście pokażemy ją, jak ona wygląda w dzień, a nie po ciemku w nocy. Aktualizacja za nami, zostawiamy tory, tą zajezdnię kolejową, czy zajazd kolejowy, a oczywiście tutaj kolejne ładne posiadłości. A mówię, no wszędzie tutaj się ktoś buduje, że mówię, tereny do zwiedzania są i do spacerków, a my idziemy sobie teraz pod góreczkę, bo my z górki zeszliśmy i zacząłem wam tutaj dopiero na dole relacjonować. Taki miałem po prostu plan, żeby po prostu idąc, wracając do domu, chcieć wam pokazać po prostu okolice i jak nasza działka
pełnej okazałości w świetle dziennym. Nie? Wygląda. Kochanie, jakie plany? Trzy deski na krzyż, nie? Okno się wstawi. I będziemy mówili, że się opierdzieli. Nie, taki świrek. Ja tak myślę nad... Już nawet na ten... Ja już nawet myślałem o szkieletowym, żeby szybciej to przyspieszyć pewne etapy życiowe. Ale zobaczymy, co czas pokaże i co życie przyniesie. Także sobie tutaj dalej idziemy. Idziecie cały pod góreczkę do następnej posiadłości. Ładny podjazd. Także nie, nie całkiem las. Także w dżungli nie jesteśmy. Nie, kochani, w dżungli nie jesteśmy. Malutka Patusia nam zasnęła po obiadku. Wiadomo, ładna pogoda, słoneczko dzisiaj. I sobie tak spacerkujemy. Nagrywam, bo chciałem wam pokazać tę tablicę ogłoszeniową, tak? Gminna tablica ogłoszeniowa. A tu nie wiem, Krzyż to nie wiem, no, stoi sobie koło domu. Dobra, tutaj tablica ogłoszeniowa, gmina Osielsko, sołectwo Bożenkowo, żeby nikt nie miał wątpliwości, gdzie się znajdujemy. Dobra, także lecimy tutaj, za chwilę wam nagram, jak działeczka będzie. No i pomalutku zaczynamy. Kto mnie śledzi, mój kanał, także powinien wiedzieć, że teraz z tej drogi, którą przed chwilą szliśmy i tam byliśmy na dole, widzicie, pełno nowych domków jest. Także, a my idziemy sobie tutaj. Także wchodzimy na tą dróżkę, co ostatnio żeśmy sobie szli wieczorem. Tu jest szczery las, tam aż do S5. Tędy bym mógł dojechać lasem, no ale niestety nie mamy terenowych opon. Dobra. Także tutaj sobie idziemy. Tak jak wtedy sobie szliśmy i relacjonowaliśmy wieczorkiem, co się zrobiło ciemno. Tutaj za chwilę, jak była ta łuna światła od lampy, jest szerokość działki. Ale żeby to wam bardziej zobrazować, ja sobie wejdę od tej strony działki, że tak powiem, tą stroną działki będę szedł, a Ewelina będzie szła z malutką drugą stroną działki. Tak, żebyście mieli obraz szerokości, tak, terenu, a ja sobie pójdę wzdłuż. Bo Ewelina niestety z wózkiem dojdzie tylko do połowy drogi, bo droga jest do połowy. Także Ewelina sobie idzie teraz tam, a ja sobie wejdę tu wzdłuż działeczki, a Ewelina będzie szła wzdłuż tamtej strony. Także ja sobie się tu przebijam. Takie tereny zielone, także mówiliśmy, sąsiedzi. Tutaj drudzy sąsiedzi, także równorzędne takie działki. Jedna działka długa, druga działka i tu sąsiada działka. Dobra, Ewelina idzie tam. Także mówiłem, ja sobie wszedłem tędy. Ewelina idzie tamtędy. Jest Ewelinka, dobra. Także Ewelina idzie tam. To sobie idziemy wzdłuż działeczki. Kochanie! Także lecimy. Plany. Ogólnie plan jest taki. Tutaj jest część inwestycyjna, nie nasza. My byśmy się tutaj chcieli skupić. Także gdzieś tu na środku. Także wjazd jest normalnie od drogi. Także to jest droga dzieląca dwie działki. Także tutaj ewentualny plan zagospodarowania. Tutaj bym chciał postawić. Tu część, że tak powiem, inwestycyjna, to będzie do rozebrania. Tu na razie ma stanąć, że tak powiem, tymczasowa działka. Znaczy się stoi domek, tylko po prostu trzeba go zmodernizować, po prostu zrobić tutaj też przyłącze, raczej od sąsiada, albo ten, nie? Także tutaj sąsiad, Ewelinka idzie wzdłuż drogi, ja troszkę idę wolniej, no jak widzicie, tutaj karczowaliśmy,
ale już pomału, bo zaraz stało. Dobra, tędy się przejdę tutaj z krzaczkami. Tutaj idę, że tak powiem, cały czas wzdłuż działki. Ona jest tak dosyć, wiecie. Ewentualnie tu zaraz będę te musiał krzaki minąć, bo tych na dole nie karczowaliśmy. Tu było karczowane, bo tu będę chciał docelowo, nie? Dlatego tu jest część taka. O, jest Ewelinka. Także ona jest po tamtej stronie, już bliżej, że tak powiem, od sąsiadów. Tu jest wzdłuż działki, także te całe zarośla jeszcze przynależą. Sobie je minę, bo troszkę za gęste są. Idziemy dalej. Czyli tak jak mówię, to całe. I idziemy do końca działki, moi kochani. Aras Life in Poland. Witam na moim kanale. I przejdziemy się po naszej działce. O, dobra, tu jest ten. Także mówię, tu było karczowane jakiś czas temu. Także sobie idziemy. Idziemy do samego dołu, jak mam ostatnio relacjonowałem. Tu był ten skalniaczek. Jak widzicie, to cały czas idziemy w dół. Będę podchodził pod górę, to będziecie widzieli, że dojdziemy do skalniaczka. Także idziemy sobie. O, dobra, idę wzdłuż działki. Może pójdziemy, dobra, bo te krzaczki sobie tu minęliśmy. Także znów wrócę na, tak powiem, obrzeże działki. No, idę tędy. Także o, tu jak jest podwyższenie, to jest do sąsiada, nie? Także to co, no, taka linia jest wyznaczona, że tak powiem, naturalnie, nie? O, tak, i to jest wzdłuż działki. Tu już jest sąsiada, nie? To jest sąsiada tutaj, że tak powiem, ten teren jest sąsiada. My mamy tu jeszcze ten lasek. Za tym laskiem się kończy działka. Ten lasek jeszcze przynależy. Tu jest takie małe bagienko. Tam rzeczka płynie. Taki strumyk. Także to całe jeszcze przynależy. Już tam się nie będę pchał, że tak powiem, w mokradła. Teraz sobie przejdę na drugą stronę działki. Bo to jeszcze tu, jeszcze całe do końca tego lasku, że tak powiem, nie? I tak jak się kończy lasek, tak działka i tu, tak powiem, o, tam jest ten skalniak. Z góry za chwilę będziemy tam wracać. Tylko przechodzimy sobie na drugą stronę działeczki. Długi ten film, co? 6 minut jedną stroną działki idę. I tutaj, że tak powiem, wyznacza stara buda. Sąsiad tutaj, ten drugi, starą budę postawił. Bo to jest właśnie wyznaczone linia. Tak powiem, nie? Tu. Tak jak, o, staniemy koło budy, jest linia. Czyli tu co przeszliśmy, tamtędy, to jeszcze przynależy. Tu i teraz sobie idziemy do góry. Także wracamy. Tak powiem, ta część nie ma być ruszona. Lub tutaj tam w dole coś wykarczowane, może tam podzielimy. Zobaczymy, plany. Inwestorów 500 do biznesu. Nie, się śmieję. Idziemy, dobra. Ewelinkę już pomału widać. O, pogoda się zmienia. Dobra, idziemy. A było tak ładnie słonecznie. A już idą chmury. Dobra, także idziemy wzdłuż działeczki. Także widać już płot. Osobnie 2 metry od działki tu jest bliżej, nie? Tak, płot. Pyk i tam do tego, nie? Także tu. O, już Ewelinę prawie widać. O, wzdłuż sąsiada płotu pójdziemy, tego drugiego. Tak to wygląda. Do rozbiórki to na razie zostaje. Dobra, jest Ewelinka. Jest skalniaczek, kto pamiętał, i tam do końca i do ulicy. Także jest Ewelinka, jeździć obóz. I tak to wygląda, moi kochani, takie szybkie streszczenie. Także małe plany są, nie? Dobra, także zawijamy się za chwilę.
Aktualizacja, moi kochani, dotarliśmy na Fordon. Ta ciemna chmura zbożenkowa okazała się chmurą śniegową i dojechaliśmy do Fordonu i się zrobiło biało na Fordonie. Także wracamy na chatę, zgram wam ten film. Także byliśmy, zobaczyliśmy, czy coś się tam nie dzieje na tej działce z tą chatką, puchatką, i lecimy, nie? Z tematami. Dobra, ładujemy baterie na nowy tydzień. Wracam na chatę, odpoczywam i od poniedziałku następne realizacje wchodzą. Lecimy z tymi tematami. Oby sił nam starczyło, bo plecy już odmawiają posłuszeństwa, ale głowa cała pełna marzeń. Dobra, lecimy. Aj, kurwa.